Here you are. Cześć wam dzisiaj jest wizu, z Witam Was w grze, która nazywa się Weathering Waves, w tym samym tytule. I dokonajmy stąd szybkiej ucieczki, bo flickering się pogarsza. Nie wiem, czy widzicie te wiadukty, które tam są, bramy, czy co to, to to jest i to miganie jest straszne, więc pozwolicie, że ja się odteleportuję i będę gadał dalej na tematy wszelakie w dzisiejszym odcinku. A nie będzie tego dużo ze względu na to, że właśnie się dowiedziałem, że za moment muszę wychodzić leczyć i tak dalej, więc ten odcinek się pojawi albo w krótszej formie. Dzisiaj, przepraszam, miałem coś bardziej rozbudowanego w planie, tym się Pewnie jutro, ale liki, które były na dzisiaj przygotowane, przynajmniej częściowo lecą tak jak miało być. Albo opcja druga jest taka, że ten odcinek się w ogóle nie pojawi, bo nie zdążę go zmontować przed wstawieniem, więc nie mogę się za bardzo rozgadać. Ale, ale zanim polecimy dalej, to pamiętajcie, teraz flickering jest nawet na jej włosach przy tych wybuchach, to wygląda dziwnie. Mam wrażenie, że flickering mi się z czasem pogarsza, dacie znać, czy u was też tak jest. Przeskakując dalej, pijcie wodę, ludziska jest masakra we Wrocławie, jest gorąco duszno i nie ma czym oddychać i właściwie jest totalna rozsypka z pogodą. Pamiętajcie, się nawadniać, mieć ze sobą zawsze butelki. Wody i pilnować się, i, i głupio by było zemdleć, czy, czy, czy się rozchorować, tak jak parę osób tutaj u mnie w okolicy, że przegrzali się, przegrzali się i teraz się męczą w drugą stronę, więc ja. No dobra, no więc dogrywam to. Na dzisiejszym odcinku miałem tylko jedno, jedno, jedyne zadanie: zapowiedzieć rolowanie na Jinshi, a cała reszta miała być w bonusie. Oczywiście o tej jednej rzeczy zapomniałem, więc dogrywam to. Listę zbiera Zakier oraz a Dark Smaid, więc zapraszam was na rolowanie. Trzeba mieć co najmniej 30 rolek. Internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować oraz. Do rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią i tak wizu będzie rolował co najmniej 30 rolek. Tutaj puszczę, jeżeli nie więcej, jeżeli nie więcej, więc zapraszam do wspólnego rolowania. Widzimy się już za tydzień, równo za tydzień w piątek, 28 o godzinie plus minus 18 wieczorem. Jeżeli nie będzie żadnych przesunięć, wybuchów i tragedii, no to wieczorkiem lecimy. To będzie dzień z podwójnym streamem, bo rano jeszcze będzie stream z Enlezen Zero, chyba że z niego zrezygnuję na ostatniej prostej. No i wieczorkiem widzimy się na Ginsi i będzie walczone. Zapraszam. Twórcy rzucili informację. Na Twittera, czyli teraz kiedyś na Twittera, czyli teraz na XA. Już wam wklejam tutaj grafikę, ta grafika tutaj jest i przeczytam za nimi, ale nie będę skakał między ekranami, że są bardzo podekscytowani faktem, że udało im się wbić 800 tysięcy followersów. Support, który my im zapewniamy, znaczy dla nich bardzo dużo, znaczy dla nich wiele. Oczywiście, no, trudno bez supportu jechać, trudno jechać z takim projektem jak ten, kiedy się nie ma ludzi, którzy są tym zainteresowani, podają to dalej i się tym interesują i tym troszeczkę żyją. Może nie jakoś wybitnie, bardzo mocno, ale chociaż troszeczkę, więc dziękują nam za. To. To, że jesteśmy z nimi w tej podróży i ten kawałek podróży razem przebyliśmy i z dedykacją, że lecimy dalej, lecimy dalej przed siebie, że to jeszcze nie jest koniec. W tym momencie chciałbym zauważyć jedną rzecz, bo niektóre inne gry konkurencji, którymi się w sumie nie będziemy dzisiaj zajmowali za bardzo, ale na dniach zrobimy odcinek taki, gadający o tym, co się dzieje, bo dzieje się kilka ciekawych rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Mają miliony tych widzów i użytkowników i odbiorców, więc dysonans jest wielki i dysproporcja jest ogromna. Przede wszystkim Genshin dalej jest dużo większą grą niż y, WoWa. To się zmienia, Genshin się Kurczy dość diametralnie i drastycznie, więc tutaj. No ale to też jest gra, która na rynku jest 3 lata i nie za bardzo się rozwija do przodu, więc nic dziwnego, że się kurczy, a WUWA się dopiero rozwija. I weźcie pod uwagę, że spora część Normis bardzo wolno zazwyczaj dołącza do imprez, jeżeli dzieje się coś ciekawego. Jak jest taka sytuacja, jak nie wiem, MCU robi się popularne, to dla ludzi, którzy tym MCU żyją Marvelem i są tym zainteresowani, to, że MCU robi się popularne, robi się oczywiste w momencie, kiedy się robi popularne, że je, mamy mega zasięgi, co jest grane, a Normis dołączają. Ze sporym opóźnieniem, więc jeżeli wuwa się rozkręci i będzie się dalej rozkręcała, i będzie odnosiła sukcesy, i będzie się mocno trzymała, to te liczby wzrosną i to mocno. Ale na ten moment jeszcze nie ma takiego puszu, jeszcze nie ma takiej eksplozji, zresztą jest troszkę studzenie nastroju w wwową, o tym też pewnie porozmawiamy jutro. Co przykłada się też na to, że nie ma aż tak czaderskich liczb, które tutaj są. Co nie zmienia faktu, że 800 tysięcy jest bardzo dobrym wynikiem. Tak jak przed chwilą zauważyłem, Normis nie za bardzo się łapią na te społecznościówki, co może oznaczać, że dla zainteresowanych ci Normis siedzą i grają w WWE. Ale jeszcze nie są na tych wszystkich społecznościówkach. Więc z perspektywy takiego gracza, który siedzi i no, bo Genshin to tam ma miliony widzów, a tutaj to, 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 to nie ma, nie? To nie chodzi o to, że nie ma tylko ci normis jeszcze nie dołączają do społecznościówek, bo nie czują potrzeby uczestniczenia w e, tym całym rytuale tworzenia gry i interesowania się tym, co będzie w przyszłości. Spora część ludzi nawet nie wie, że za moment będzie aktualizacja 1-1, jeden, jeden, bo nie czytają tych wszystkich notices, czyli wbijają do gierki, grają, kiedy im się podoba i będą zdziwieni, kiedy aktualizacja wyjdzie. Niestety tak to działa, to nie jest nic nowego na rynku i rzadko się kiedy zdarza, że. By był taki ruch, wybuch na samym początku i od razu się wszystko unormowało na plus. Bardzo często zdarza się, że jest wybuch na początku i ludzie są podjarani, a potem produkt umiera, bo nie spełnia wymagań tych ludzi, którzy się na początku nahypowali. Dobrze, mając to za sobą, przeskoczmy do kolejnego elementu, którym jest uwaga spekulacji i spoilery, spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z te informacje muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być strefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia. Na serwery live. Nie powstrzymałem się i poszedłem bić, bo wkurzały mnie te cyferki, które tam migały. Więc zacznijmy od Changli i parę informacji na jej temat. Jest takich, że jest bardzo dużo błędów w tłumaczeniu. Jeżeli chodzi o jeansy jest gorzej, ale po prostu fragmenty są nieprzetłumaczone albo w ogóle niezaktualizowane. I jeżeli chodzi o Changli, jest troszeczkę lepiej. Więcej rzeczy jest przetłumaczonych i zaktualizowanych. Znaczy się... To, co robią skille jest oddane w opisie, opisy zostały zmienione, w przeciwieństwie do jeansów, gdzie nie wiem, ona wychodzi pierwsza, więc powinna być pierwsza jakby bardziej gotowa. To już parę dni zostało, więc to nie jest tak, że mają twórcy nie wiadomo jak dużo czasu na ogarnięcie tego, to wciąż jest beta, ok, czajem, no no, jak najbardziej to jest beta, więc tu się dużo może zmienić, ale to za parę dni wchodzi live, więc to jest ten moment, kiedy beta powinna być finalizowana, a mamy duże zmiany i dużą wysypkę i po tej dużej wysypce nagle się okazuje, że jest kilka elementów, które są problematyczne, czyli... W wypadku jeansów, o czym gadaliśmy wczoraj, jej informacje o skillach nie zostały zaktualizowane. Informacje Chang'li są dużo lepiej zaktualizowane, jest ich dużo więcej, są też tłumaczenia i przechodzimy do tego co jest teraz problemem w wypadku Chang'li, Więc tłumaczenia są błędne. Macie na przykład zmianę skilla i jest zwiększony atak o 24%, w chińskiej wersji jest atak o 24%. Z gameplayu widać, że atak jest zwiększony o 24%, w anglojęzycznym tłumaczeniu jest crit rate zwiększony o 24%. Więc ktoś gdzieś się rąbnął problem jest w tym, że oni tego nie mają zautomatyzowanego. Słowa takie jak atak, crit rate, nie wiem, defense, whatever, każda z tych zmiennych powinna być zmienną taką, że jeżeli coś podmieniają, to automatycznie we wszystkich wersjach automatycznie się to zmienia. Jeżeli zmieniają 24%, to nie muszą wchodzić tutaj do o, wbijmy do postaci, wbijmy do skilli, oczywiście z perspektywy to twórców to inaczej wygląda, kliknijmy w to i wyedytujmy ten kawałek, że tutaj zmienia się z 3 na 4, że coś tam, coś tam nie ręcznie, tylko w momencie jak zmienią w kodzie, to automatycznie powinno się zaktualizować we wszystkich, więc od beta testerów lecą informacje, że problemem jest to, że wszystkie te zmienne, które są takie jak Electro damage, jakby zamienili mu Electro damage na fire damage, czy Wherever, jakikolwiek inny, to nie zmieni się automatycznie. Muszą ręcznie iść i zmienić każdy opis i zmienić kolor tego opisu, żeby zamiast fioletowego electro damage było czerwone fire damage. I nie jest to połączone ze sobą, a powinno być połączone, czyli jakakolwiek zmiana w kodzie powinna wywalać też zmianę w tych opisach. Nie całego opisu, tylko konkretnie tych zmiennych, że tu jest podpięte do tej zmiennej, to jest podpięte do tamtej zmiennej, to jest podpięte do tego. Więc jak zmienimy to, to automatycznie w opisie poprawnie nam wyskoczy i to nie jest zrobione. I to może być oczywiście bardzo, bardzo problematyczne na przyszłość bo cała reszta opisu to tam palicho albo, albo się... Na... Mam wrażenie, że to było jakieś zwierzątko, które wbiegło w ziemię, ale może mi się zdawało. Chyba, że to były jaszczurki. Więc może być wiele elementów, które na przyszłość im nabrużdą bardzo. Mam nadzieję, że to usystematyzują i mam nadzieję, że to usprawnią do tego, co jest w innych grach, czyli że zmienna oznacza zmienną i faktycznie ona tą zmienną jest. Wracając, co tu się jeszcze zmieniło? Forte Circuit zostało zmienione i tutaj mamy, kiedy Flaming Sacrifice jest odpalane, Changli Damage jest redukowany o 20% i na tej becie akurat w tym momencie w sumie nie wiadomo, co jest poprawne, co nie jest poprawne. O tym też za momencie powiemy parę słów. Zanim do tego jednak przejdziemy, chciałbym powiedzieć też o broni, bo obie bronie są zmieniane. Jedna o niej wczoraj było więcej, to znaczy więcej. Wczoraj było o tym, że broń do Jinshi jej docelowa nie jest zaktualizowana dobrze i jest yy, ból dolnej części ciała od beta testerów ogromny. Więc teraz przejdźmy do Blazing Brilliance, czyli broni Chang'li i tutaj mamy zmiany, czyli teoretycznie wiemy, co się powinno podziać, a tak. Tam wynosi 587,50. Atak zmienna wychodzi 36,45. W nowej wersji, zamiast ataku, zmiennej jest crit damage zmienna 48,60. I jest to broń jednoręczna. Zobaczymy, co będzie finalnie poprawne. Więc jeżeli chodzi o betę. Oznaczoną jako 1,1,4, to było, że zwiększa crit rate o 8, 10, 12, 14 albo 16% w zależności od r od poziomu wbicia, a zostało to zmienione na 12, 15, 18, 21 i 24%. Czyli maksymalnie złożony Blazing Brilliance, który był w tej wcześniejszej wersji beta 1,1,4, dawał 16%, a teraz wersja aktualna z 1,1,6 daje 15% tylko 1% mniej na drugim poziomie wbicia, na maksymalnym poziomie poziomie wbicia to jest 24%, czyli praktycznie o połowę więcej, więc zmiana jest bardzo na plus. Cała reszta pozostaje bez większych zmian i tutaj jest, że podczas zadawania obrażeń zwiększa Searing Feather o jednego staka, zyskuje jednego staka co 0,5 sekundy, tutaj bez zmian. Kiedy Resonance Skill jest odpalony zwiększa Searing Feather, czyli to piórko o dodatkowych 5 staków. Każdy stak Searing Feather zwiększa Resonance Skill Damage Bonus o, i tutaj jest zmienna, było... A nie, tutaj też jest bez zmian. Było 4, 5 6, 7, 8% i teraz również jest 4, 5, 6, 7, 8%. Więc wydawało mi się, że jest zmienna, ale patrzyłem na dwie różne niezaktualizowane ze sobą rzeczy, więc przepraszam, nie chciałem wprowadzić błąd. Staki mogą lecieć aż do 14 razy. Po osiągnięciu 14 staków Searing Feather, wszystkie staki się resetują w przeciągu 10 sekund, więc tak wygląda sytuacja z Blazing Brilliance. I za chwilę, za moment powinniśmy mieć resztę, więc też wam będę to wrzucał. Ja bym dorzucił się jeszcze z jednym tematem. Rozpoczęła się dwojenka z Rickerami, ale bardzo dziwna na razie. Kuro Games nie robi nic przeciwko likerom za to ludzie w internetach bardzo mocno zaczynają się pultać w anglojęzycznej internetosferze, w chińskiej nie, w chińskiej są i w japońskiej są bardzo zadowoleni z tego, że lecą te informacje i że wyłapują ludzie błędy, informują o tym, że są nawet ci, którzy na becie nie są, bo pomimo zgłaszania błędów do Kuro Games na becie przez kilka dni nie dzieje się nic i nie jest to zmieniane, więc ludzie to nagłaśniają wszystkimi możliwymi kanałami, bo inna ekipa ogarnia w Kuro, z tego co rozumiem, trzymanie rękę na pulsie nad likerami, czyli likerzy czegoś nie puścili za bardzo, a inna ekipa zajmuje się nad ganianiem rzeczy z bety. Czyli jeżeli ci odlików lików dadzą tamtym znać, to będzie jeszcze od góry pingnięcie, dlatego też między innymi te wszystkie informacje są wywlekane przed szereg i jest o nich głośno. Więc Chińczycy są z tego faktu raczej zadowoleni, Japończycy również, szczególnie, że to pozwoli uniknąć problemów takich, jakie były ostatnim razem z mieczem dla designa. Jeżeli chodzi o anglojęzyczną internetosferę, to ludzie zaczynają mieć ból dolnej części ciała o to, że likerzy informują, że na becie są jakieś błędy z niektórymi rzeczami, niektóre rzeczy nie działają poprawnie jak powinny. Bo traktują to tak jakby to był hejt w stronę gry, gdzie to ja tego tak nie odbieram i w sumie byłem zdziwiony, że niektórzy tak to odbierają. Tylko raczej, że no na becie z tym jest problem, z tamtym jest problem. Mamy nadzieję, że to ogarną i to było takie okej, okay, okej. Okay, mam nadzieję, że to ogarną. A tutaj widzę, że niektórzy reagują na to, że no znowu nakręcacie hate hejt na Kuro, fani gęsina i tak dalej i tak dalej, bo takie yy, to Chyba nie o to chodzi, no ale anglojęzyczna internetosfera jest bardzo specyficzna, więc nie wiem, jak się do tego odnieść. Tak, wam tylko mówię, że wojenka z likerami właśnie wystartowała, ale w totalnie inny sposób niż człowiek się spodziewał, że będzie startowała, więc oczekują. Wszystkich informacji, dobrze podanych informacji, precyzyjnych informacji, po czym nie chcą, żeby te informacje były tak, że przedstawiają, że coś nie działa tak, jak powinno działać, bo może zostanie naprawione, z tym, że likerzy skąd mają wiedzieć, czy coś zostanie naprawione, czy nie zostanie naprawione. Jeżeli ktoś w ogóle nie lubi lików, to, to, to rozumiem, ale jeżeli ktoś jest za likami i ma problem z tym, że są też niekompletne dane, no to, to, to chyba nie powinien się interesować likami. Tyle z mojej perspektywy, ja się odmeldowuję. Przypominam, że jest cała masa konkursów takich, jak projektujemy bronie, wymyśl postać i konkursowa wuwa, do przygarnięcia. Dzisiejszej miejscówki nie ma, jest bardzo zrandoma, więc korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Liśmogowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom, Lici arcymogowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosom, Lici twitter nauci, wasza magia jest twitter potężna, jesteście twitcherosą. i na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego zęka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karędzi Wam sprzyja. Miłego, do następnego. Je I zapomniałem nagrać najważniejszej informacji, że rozpoczynamy listę, rozpoczynamy zbieranie, więc teraz w tym momencie to dogram!